Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować i zaproponować fajny trening ujeżdżeniowy, ale związany z kawaletkami. Czyli tak jak obiecałam ostatnio, tak dziś śpieszę z kolejną propozycją fajnego treningu, ale tym razem skupimy się na pracy w kłusie. Więc zapraszam Was do oglądania. Niezwykle ważne jest w pracy z końmi, by dbać o jego ciało, o jego elastyczność, o to, by koń stawał się coraz lepszym, bardziej sprawnym atletą. I praca na kawaletkach w kłusie daje nam wiele możliwości. Możliwości takich, że możemy pracować dzięki właśnie rozłożonym drągom na ziemi, możemy pracować nad umięśnieniem pleców, mięśni brzucha, mięśni zadu, mięśni szyi. I oczywiście pracować na naturalną siłą, tak? Czyli siłą nóg, siłą całego ciała, tak żeby koń właśnie był coraz sprawniejszy, a co za tym idzie po prostu i rozumienie słowa koń coraz bardziej sprawniejszy, to chodzi o to, że na przykład jak chcemy skakać, to dzięki takiej pracy wzmacniamy jego mięśnie i powodujemy naturalnie, że jego siła się zwiększa, tak? I tak samo, jeśli myślimy o tym, żeby koń był wspaniałym dresażystą i żeby pięknie się ruszał, to właśnie takie kawaletki pozwalają nam na to, by usprawnić jego ciało, usprawnić to, by ta szybkość ruchu, szybkość reakcji i szybkość podnoszenia nóg była coraz większa. Spotkałam się z taką opinią i miałam też właśnie dużo zapytań jeźdźców, którzy trenowali swoje konie, że praca na kawaletkach w kłusie nie jest taka owocna, jakbyśmy chcieli. Że chodzi o to, że po prostu przejeżdżamy, no i ten koń przechodzi, super, koń się troszkę zmęczył, dajemy spokój. Słuchajcie, nigdy nie podchodzimy w taki sposób do pracy na kawaletkach, ponieważ z trzech rozłożonych nawet drągów możemy zrobić naprawdę świetny trening i uwarunkować rzeczy, które bardzo nam są potrzebne w dalszej pracy. Praca na kawaletki ma uwarunkować to, że jak przykładamy łydkę, koń unosi wyżej nogi. Więc tak naprawdę te przejeżdżanie przez kawaletki, no to niejednokrotnie na pewno widzieliście, że podnosimy te kawaletki, koń pięknie podnosi, nogi coraz wyżej i wygląda to naprawdę fajnie, spektakularnie czasami, to my chcemy sprowokować taką samą sytuację bez kawaletek. Czyli musimy uwarunkować uniesienie wyżej nóg od działania łydki. Czyli prawidłowa półparada i prawidłowe rozumienie kontaktu, rozumienie tego, jak używamy łydki, jest poprzez to, że najwyższy stopień półparady jest to piaf. I w momencie, kiedy zaczniemy myśleć tak o kawaletkach, to każdy najazd na kawaletkę musi poprzedzać półparada, prawidłowe ułożenie ciała, czyli zaangażowanie zadu, koń ma mieć uniesione plecy, punkt potylicy powinien być wyższy, najwyższy, tak? Czyli najeżdżamy na kawaletki, robimy półparada, łydka, koń unosi nogi, półparadka, łydka, koń unosi nogi. I w momencie, kiedy wyjdziemy na prostą, zjeżdżając z kawaletek, uzyskamy, jeśli uwarunkujemy prawidłowo właśnie taką zależność i zadziałamy łydką i półparadą, koń powinien bardziej się podstawić i zacząć unosić nogi. Dlatego ta propozycja, którą teraz Wam daję, słuchajcie, jest to dosyć trudne zadanie, bo to jest duże koło, powyżej 20 metrów, to jest koło, rozłożonych bardzo dużo drążków akurat na płasko ułożonych i tutaj konie przechodzą tak, że muszą utrzymać jeden rytm, tak? I tutaj tak samo wymagałam od jeźdźca, że on nie może nagle zmieniać dosiadu na drągach, nagle nie może się pochylać, oddawać rękę, tak? Tylko musi tu trzymać, siedzi prosto, przykładamy łydkę, równy kontakt, cały czas balansujący w rytm konia jeździec, tak? Podążający, ale dosiad musi być bardzo spójny z tym, co się pod nami dzieje. I rozumienie w ten sposób kawaletek nabierają innego sensu. I mam nadzieję, że właśnie poprzez to, co teraz mówię, to, co widzicie, pozwoli Wam właśnie uzmysłowić to, że praca na kawaletkach to nie jest po prostu to, że koń przejeżdża i tyle. Musimy też uwarunkować kolejną rzecz. W momencie, kiedy koń puka, puk przez drążki, nie powinien dostać przerwy. Żeby także uwarunkować u konia to, że koń ma szanować drągowinę, czyli to, co jest potrzebne skoczkom,
to koń jak przejdzie czysto, musi wyraźnie poczuć różnicę, czyli musi dostać przerwę, zostać nagrodzony. Jeśli koń puka, przedłużamy działanie, czyli po prostu dalej kłusujemy, po prostu dalej pracujemy. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak konie się uczą i to, w jaki sposób my chcemy konia uczyć, to jest bardzo istotne, że my musimy wiedzieć, czego od niego oczekujemy. Nie chcemy, żeby on po prostu przejechał czysto. My chcemy, żeby on unosił pięknie nogi, żebyśmy czuli ten właśnie taki sprężysty grzbiet. Tego chcemy poczuć, tak? To chcemy poczuć na kawaletkach i wtedy dać odpocząć koniowi. Moja propozycja treningu na kawaletkach w kłusie w tej wersji jest taka, że leżą trzy drążki po drodze tak jakby i po łuku właśnie ta propozycja wielokrotności drążków. Jest to bardzo fajne, tak samo właśnie połączone dla jeźdźca i dla konia. Konie uczą się dzięki temu utrzymać jeden rytm, jeden równy krok. Często zdarza się tak i też na tych filmach widzicie to, że koń troszkę za szybko i zaczyna być wąsko, tak? I ten koń troszeczkę skraca krok, albo na odwrót, nie dokracza i musi się wyciągnąć. I to właśnie mobilizuje konia do równej, takiej zrównoważonej pracy. Dlatego ja bardzo cenię pracę na kawaletkach, ale też nie robię jej tak, że zawsze dwa razy w tygodniu na przykład pracujemy na kawaletkach, tylko robimy to w określonych momentach, że chcemy coś wypracować i wracamy co jakiś czas do tej pracy na kawaletki. To jest bardzo istotne, żeby też nie przeforsować tematu, bo konie lubią, jak się coś zmienia, ale też lubią rozumieć, wiedzieć i żeby ta droga była bardzo spójna. To jest bardzo ważne, żeby tak układać całą właśnie taki plan treningowy, który trochę nam pokaże, kiedy koń może dostać więcej tej pracy na kawaletkach, a kiedy trzeba troszeczkę odpuścić. Krok pracujesz, wycofuj ramiona, nie wpędzaj, pryt, pryt, pryt. Pryt, 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 super, przerwa, nie dotknął żadnego drążka. Tutaj mam jeszcze dwa filmy takie przykładowe, Dari i Daisy. Jest to młoda klacz, która uczy się dopiero tak naprawdę samoniesienia i pracy w podstawieniu. I tutaj zaproponowałam dziewczynom pracę właśnie na kole, troszkę mniejsze te koło było, ale właśnie już z podwyższonymi kawaletkami, tak, żeby ten koń właśnie unosił plecy, starał się ciągnąć do dołu, ale nos do przodu musi iść, tak, żeby wypracować właśnie większą szybkość ruchu, tak, czyli my nie chcemy, żeby koń spóźniał się zadem, tak, prawym czy lewym zadem, albo obie nogi są to czasami takie dosyć wolne, tak, więc my poprzez pracę właśnie na takich kawaletkach, jeszcze na kole, wymagamy od konia zgięcia i wymagamy od konia większego zaangażowania zadu. I poprzez taką pracę jesteśmy w stanie udoskonalić pracę zadu u konia i tak samo przodu, tak, że koń troszkę szybciej podnosi, on musi się orientować, on raz unosi te nogi i po prostu poszerza swój zakres mobilności, tak, takiej ruchowej. I to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo znaczące w pracy jak i ujeżdżeniowej, tak i skokowej. Więc tutaj, jak widzicie, klacz bardzo ładnie to robiła. Dosyć luźny kontakt był, ale mieliśmy taki właśnie cel, że troszeczkę ją wypuścić i trochę ją zostawiać, tak, żeby ona nie oczekiwała też od jeźdźca, że cały czas będziemy ją prowadzić, tylko pry i pozwolenie temu koniowi się wyciągnąć, ale za to nie gubiąc zadu, czyli żeby ta szybkość zadu została zachowana. Dalej, tak, widzisz? I to ma być taka właśnie jazda, wolno, spokojnie, praca, rozluźniasz rękę do stabilnego kontaktu, tak, i jeszcze raz, rozluźniasz rękę, dobrze, super, i pryt, dobrze, dobrze, jedziesz dalej, niech ona cały czas jesteś z nią, nisko siedzisz. Świetnie, przerwa. Moi drodzy, to na tyle. Mogłabym jeszcze o takiej pracy właśnie na kawaletkach w kłusie bardzo długo opowiadać. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta propozycja treningowa związana z kawaletkami. Ja Wam życzę bardzo owocnych treningów związanych właśnie z taką pracą i pamiętajcie o tym, że im mniej, tym lepiej. Czyli jak poczujecie, że raz koń przejechał po prostu rewelacyjnie i będziecie miały odczucie, albo mieli odczucie, że to było najlepsze, jakie Wam koń zaprezentował, te najlepsze jego po prostu przejazd, dajcie przerwę, odpuśćcie,
skończycie trening, tak żeby uwarunkować. Chłopie, byłeś idealny, wspaniały. I ten koń, jak będzie czuł taką właśnie sprawiedliwość treningową, upraszczając te słowa, będzie chciał bardzo, bardzo się starać dla was, jeśli będziecie od niego wymagać jeszcze większych, spektakularnych uniesień nóg, czy większego zaangażowania zadu. Słuchajcie, ja tymczasem się żegnam. Dziękuję wam, że jesteście z nami i śledzicie nas. I mam nadzieję, do zobaczenia.